Akurat ten projekt przygotowany przez Barbarę Nowacką, Kazimierę Szczuka i całe te środowiska pro-choice, liberalizujące, on zawiera, on jest szerszy niż sam temat aborcji, bo on zawiera nie tylko projekt też refundacji antykoncepcji, ale też wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. W tym sensie spełnia ten postulat rozmowy o czymś więcej niż tylko o samym temacie aborcji. Nie spełnia, bo ja musiał rozmawiać o rodzinie. A nie o temat rodziny. No, takie bardzo narzędziowe. Nie chodzi tylko o wychowanie seksualne w rodzinie. Zawsze czuję się niepewnie, kiedy jako mężczyzna mam rozmawiać o kwestiach ustawy antyaborcyjnej. W tym studiu jest tylko jedna kobieta. Myślę, że Dominika najwięcej by na ten temat mogła porozmawiać jako matka przede wszystkim. I zawsze denerwuje mnie, jak grupa mężczyzn, bo zazwyczaj oni mają przewagę w Sejmie, chce uszczęśliwić całe społeczeństwo. Rozumiem przekonania religijne, ale poseł nie reprezentuje tylko własnych przekonań religijnych, ale reprezentuje cały kraj, cały naród. Jeśli pada słowo kompromis aborcyjny, o którym mówił Sławek Sierakowski, to trzeba pamiętać, że ów kompromis to jest jedna z najbardziej ostrych ustaw antyaborcyjnej w Europie. I te wyjątki, które zostały wprowadzone, to są wyjątki, które są takimi w zasadzie... I te wyjątki są rzadko stosowane, ponieważ lekarze są pod olbrzymią presją w naszym kraju, więc sytuacja jest tego rodzaju, że bogatsze kobiety, które mają z tym problem, wyjeżdżają za granicę, a biedniejsze muszą sobie z tym jakoś w dziwny sposób radzić. Jeśli chodzi o sytuację polityczną, ja uważam, że oczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło to, co prorokuje Agaton Koziński, czyli będzie dosyć długo starało się manewrować, utykać to w komisjach. Ale no, coś jednak będzie musiała tym środowiskom dać, bo pamiętam poprzednią przecież sytuację, kiedy takie manewrowanie skończyło się wyraźnym konfliktem i odejściem pewnej grupy z Prawa i Sprawiedliwości. To była grupa Marka Jurka. Wtedy też właśnie próbowano robić podobną politykę i nie była ona do końca skuteczna. Obawiam się, że przynajmniej zlikwidowanie tego wyjątku dotyczącego zdrowia płodu jest de facto przesądzone. I PiS za tym zagłosuje. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.